Siemanko i witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Grafuch i zapraszam was do kolejnego odcinka Kema z każdą bronią ze złotym kamuflażem, tym razem broń CBJMS w trybie Hardcore Dominacja na mapce Fright. Kem jest długi, 5 minut, ale chyba nie będę go przycinał, nawet puszczę tutaj tą całą końcówkę po wbiciu Kema, ponieważ tam ani razu już nie padłem, to prawda tylko 4 kile w 2 minuty jakoś, a po to, żeby móc dokończyć wszystkie swoje myśli i wszystkie swoje bieżące sprawy, z którymi chcę się z wami podzielić, o których chcę opowiedzieć, a zawsze mi brakuje czasu. Tak więc w międzyczasie, tutaj w momentach, gdzie nie ma za dużo akcji, będę pokazywał wam jakieś tam randomowe zdjęcia z różnych miejsc, może z jakiegoś zamku, może z jakiegoś wybrzeża nad morzem, oceanem, czy tam kanałem, jakkolwiek. Może coś innego jeszcze zobaczę tutaj, jak o czym zdążę poopowiadać, ale najpierw, zanim do tego przejdę, to muszę powiedzieć wam, że na konsoli Xbox 360 nie będę już grał, ponieważ w jeden dzień mi się znudziło. Połączenie, tak jak mówiłem, w sobotę, kurczę, jest nie do zniesienia po prostu. I to jest taka ogromna różnica między starą a nową generacją, że ktoś, kto nie ma porównania, to tego nie zauważa, ale jeżeli graliście na nowej generacji, a później przeszliście na starą, to jest po prostu inny level, inny poziom, niebo a ziemia, naprawdę. Tutaj na łanie z tym połączeniem, no czasami zdarzają się jakieś bzdury, czasami zdarzają się jakieś migracje hosta, czasami jakieś lagi nawet, ale to przecież jaki bulwers jest, jeżeli są lagi, jeżeli kogoś laguje, jaki to jest bulwers w ogóle wszystkich, co to ma być, nie? A tam to jest przecież codzienność, normalność, tam jedno na pięć lobby nie jest lagowane, więc konsolę odłączyłem już od razu po pierwszym dniu. W ogóle to była taka dość spontaniczna decyzja, ponieważ wróciliśmy sobie właśnie akurat z jednej z wycieczek i po powrocie postanowiliśmy wieczorkiem sobie podskoczyć do brata mojej kobiety. Tam zabawiliśmy trochę, poszliśmy sobie jeszcze nad jeziorko, właściwie bajorko, jakieś małego zabrać tam na jakieś kaczki, bo mają synka, i trochę tam z nimi posiedzieć, pogadać, później do nich wróciliśmy i tak, ja mówię w końcu do niego, no to dawno się już tak przymierzałem, żeby pożyczyć od ciebie konsolę, to sobie wezmę teraz na kilka dni. Mówi, nie ma problemu, sobie wziąłem. Oczywiście zapomniałem kabelka, bo ja mam on już właściwie ma tą starszą konsolę, tą jedną, znaczy to nie była ta pierwsza seria, ale te drugie serie, już te niewadliwe, i tam nie ma wejścia optycznego, tam jest takie dziwne wejście, takie podłużne, nie wiem nawet jak się ono nazywa, i tam dopiero z tego wejścia, z tego kabelka wychodzi taka kostka jakby, gdzie można podłączyć albo jacki, albo właśnie kabel optyczny, i zapomniałem tego wziąć, więc w pierwszy wieczór grałem zupełnie bez dźwięku, bo tam tyle, co tam na monitorze sobie cichutko ustawiłem, i od razu wbiłem fajny wynik na Summit, na Team Deathmatchu w BO1. W odpowiednim momencie puszczę wam ten gameplay, bo chcę zrobić porównanie rozgrywki Team Deathmatch w Ghost i w Black Ops 1, bo się bardzo, bardzo dużo różni, więc jak będę miał taki dobry gameplay z Ghosta i dobry ten, i wtedy ten dobry gameplay z mapki Summit z Black Ops 1, sobie zrobimy porównanie jednej i drugiej gry. Więc dlatego nie gram BO2, to mnie zupełnie znudziło szybko już w ten sam wieczór, który wziąłem tą konsolę. Już mi się nie chciało za bardzo w BO2 grać. Mam takie trochę taką chęć wbicia swojego pierwszego nukleara, ponieważ nigdy nie miałem nukleara ani Moaba. Ale to naprawdę musiałem dłużej pograć, żeby się z powrotem przyzwyczaić do pada. I mimo wszystko tak stwierdziłem, że tutaj SCAF controller nie daje mi aż tak dużo, ale akurat w Black Opsie 2 te skoki się cholernie przydają. Tam jest mnóstwo head glitcha, a na head glitcha najlepszy jest jumpshot moim zdaniem. Więc tam akurat by mi się SCAF przydał, a w 360 nie mam SCAFa, ani control freaków nie mam, ani niczego, więc takie podstawowe granie. No naprawdę, tutaj z tym sprzętem, co ja mam, to ja mam dużą przewagę i to się robi powoli, podobnie jak na PC-cie, że ten ma lepszą kartę graficzną, ten ma lepszą myszkę, ten ma lepsze to, i tutaj w konsoli też jest tutaj już tyle
dodatkowych elementów, które mogą nam poprawić naszą rozgrywkę. I wiadomo, no, grać sami i celować sami w sobie musimy umieć, ale do tego dochodzi trochę gadżetów jak słuchawki, jak właśnie pad i jeszcze jakieś tam może inne. I wtedy rozgrywka jest dużo łatwiejsza i ci osoby, które tego nie mają, są skazane od razu jakby na porażkę i na przegraną, bo nie mają szans na przykład ze mną, jak ja gram na skafie i gdzieś oni tam próbują hezliczować czy coś, ja podskoczę, albo nawet w akcji 1 na 1, no nie mają szans wykonać tego, no musi być naprawdę niesamowicie świetny gracz, żeby to... Są tacy owszem, ale taki zwykły, szary wojownik niedzielny, weekendowy właściwie, nie poradzi sobie i no dzięki nic w sumie takim osobom też nabija się te takie wyniki, chociaż tutaj w tym lobby akurat, w tym kemie miałem dobrych gości, większość grała na Dead Silence. Wcześniej 8 razy padłem i nie szło mi zupełnie, dopiero później taką trochę bardziej defensywną taktykę obrałem i nie patrzyłem zupełnie na flagi, już tylko starałem się jakoś przemieszczać, grać rozsądnie, aby nie paść, tylko aby nie paść. I w końcu udało mi się wbić kema z CBJMS. Całkiem niedawno zresztą, jak widzicie, to już jest po patchu. Już są te pomarańczowe hitmarkery. Więc chciałbym dzisiaj wam powiedzieć o tych swoich wakacjach, jak one wyglądają mniej więcej. Prawie dwutygodniowych, bo jutro już idę do pracy, więc 12 dni minęło. I zaczęły się w ten sposób, że przez 2 miesiące około, niecałe 2 miesiące, ale prawie 2 miesiące, świeciło niesamowite słońce, niesamowite skwary były i upały. Uwierzcie mi, ja przychodziłem do roboty na 6 godzinę rano, siadałem sobie, przeglądałem plan, ewentualnie co tam dzisiaj będzie trzeba robić, co trzeba by ewentualnie domówić i tak dalej. I przez 15 minut, gdzie nic nie robiłem, tylko siedziałem, już byłem calutki mokry, byłem spocony, już musiałem się wydzierać, więc takie skwary były. I zaczynam urlop, no i kurczę to, w pierwszy dzień, w czwartek, już pochmurno, w piątek już leje. Więc weekend spędziłem, butelkowy lało, później poniedziałek zdychałem, we wtorek jeszcze się leczyłem, a potem dalej lało. Dopiero w środę pojechaliśmy sobie do takiego miejsca jak Durledor, niby tam kręcili sceny z Piratów z Karaibów, zdjęcia właśnie mogliście widzieć wcześniej. Ale mi się nie za bardzo chce w to wierzyć, więc no nie wiem, sami ocencie, bynajmniej bardzo fajne miejsce, jednak posiedzieliśmy tam troszkę, w ogóle zaczęło się od problemów, bo tam jest cholernie... Ciężko, znaczy zejść to jeszcze wiadomo, z górki zawsze się dobrze schodzi, ale wejść jest naprawdę długi, stromy podjazd, dużo schodków i my tak, przyjechaliśmy, najpierw problemy z parkometrem, bo monety nam nie chciały działać, znaczy wyrzucał, wypluwał, nie chciał ich przyjąć, ale to wiadomo, gdzieś tam sobie rozmieniliśmy, kolejne jakoś się udało, zeszliśmy tam do połowy drogi na dół. No i tak, nie wzięliśmy niczego, bo tylko chcieliśmy zobaczyć, o co chodzi, ani koców, ani nic. Wróciliśmy się, oczywiście jeszcze najpierw trzeba było pójść coś zjeść, bo też jeszcze nic nie jedliśmy, jechaliśmy tam chyba z 3 godziny aż, więc z powrotem pod tą wielką górę, już cały byłem mokry, wiadomo, naprawdę, naprawdę spora górka, bardzo stroma. No i z powrotem na sam dół, położyliśmy się, ja próbowałem wejść do tej wody, ale to jest, kurczę, kamienista plaża, nienawidzę kamienistych plaż. Tak się poraniłem tam stopy, wszedłem tylko po pas może, nie dalej, bo jak fala, wiadomo, idzie, to cię porusza, nie możesz stać w miejscu i wiecie, takim gwałtownym ruchem na te kamienie, one się wbijają, nienawidzę tego i po 2 godzinach w sumie chyba tam katorgi, no poleżeliśmy sobie na plaży, ja w tym czasie szukałem innych piaszczystych tym razem plaż. I znaleźliśmy inną, pojechaliśmy sobie w inną, tam poleżeliśmy, tam się spaliłem dość mocno na twarzy, bo leżałem sobie chyba z 2 godziny prawie w wodzie, tylko bujałem się na falach i sama twarz wystawała, więc mi teraz masakrycznie schodzi z skóra, z nosa i bardzo mnie to irytuje, bo ciągle coś widzę, że mam tak tutaj białego i ciągle sobie staram to poprawić, więc mnóstwo mam kłopotu z tym, ale wiadomo jak to jest, nie używa się filtra nic, zresztą w wodzie byłem 2 godzinki, no nie sądziłem, że aż tak mnie weźmie, ale naprawdę fajnie tam grzało słońce. I ciekawe jest to, że tam na całym wybrzeżu, gdzie byliśmy, gdzie sobie jeździliśmy, to naprawdę słonecznie, bezchmurnie, a troszkę wjeżdżaliśmy w głąb, w ląd i już pochmurnie było, więc udało nam się chociaż tutaj te 2 dni z tą pogodą zdobyć. Później jeszcze jeden był w miarę ok też, więc pojechaliśmy sobie, zwiedziliśmy 2 zameczki, takie fajne, z ogrodami pochodziliśmy. No i co, i w sumie tyle, i to było po urlopie, nie? Tutaj teraz 2 dni jeszcze przesiedzimy w domu sobie, odpoczniemy. Trzeba czekać do kolejnego, następnego roku, więc
Bez szału w te wakacje, ale tak też sobie planowałem, bo nie chciałem nigdzie wyjeżdżać. W przyszłym roku planujemy coś grubego, coś dużego. I mam nadzieję, że się uda, tak jak w tamtym roku, bo w tamtym roku naprawdę mieliśmy znakomite, niesamowite i bardzo, bardzo ciekawe. To była taka bardzo, jakby to powiedzieć, były takie bardzo na sportowo, bardzo aktywnie spędzane wakacje. I dużo spacerowaliśmy właśnie w Polsce oczywiście, bo w Polsce jest, nie ciągnie mnie jakoś na zagraniczne wyspy gorące, Majorki, tego typu sprawy, Tunezja, Afryki. Bardziej wolę, po prostu wolę jeździć do Polski, bo naprawdę w Polsce jest mnóstwo, mnóstwo wspaniałych, ciekawych i interesujących miejsc do zobaczenia. Poza tym wakacje i lato też są naprawdę świetne, gorące zazwyczaj. Nie tak jak tutaj, bo tutaj w sumie mieliśmy, w tamtym roku mieliśmy dobre lato, w tym roku mieliśmy dobre lato, ale to są dwa dobre lata od 5 lat już, nie? Więc 5 było takich, że non-stop praktycznie codziennie padało, a jak nie padało, to było pochmurno, było zimno, nawet w tam, 2 lata, nie, 2 lata temu było akurat słabe, no. To 2 lata temu nawet nie założyłem ani razu spodenek, tylko tyle co tam po domu, nie? Bo na dworze było za zimno, żeby w spodenkach chodzić przez całe lato, no to wyobraźcie sobie, jaka tu jest kaplica z tym. Dobra, ja myślę, że przegadałem całego kema i będę musiał wam początek puścić tego gameplayu, ponieważ rozgadałem się za mocno, ale chciałem wam właśnie powiedzieć, jak spędziłem te wakacje. Następnym razem obiecuję ci już, Sławek, że pogadam o tych monitorach i telewizorach, bo jak widzisz, zawsze mi brakuje czasu. Dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że komentarz, jaki mój gameplay wam się spodobał. Na razie, cześć, do następnego razu. Yo!